W Szkole Podstawowej imienia Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie. Jesteśmy największą szkołą w gminie Wasilków. Jesteśmy szkołą, która ma bardzo bogatą ofertę edukacyjną i wychowawczą dla naszych uczniów. Począwszy od 2013 roku realizujemy projekty europejskie, w tym najważniejszy dla nas projekt Erasmus+. I tak do 2023 roku współpracowaliśmy ze szkołami z Turcji, z Włoch, z Rumunii, z Węgier. Jesteśmy też naukową szkołą Ignacego. Nasze świetliki, czyli dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, realizują program edukacyjny Być jak Ignacy na realizację zadań świetlicowych, ale także na doposażenie szkoły. W szkole są zorganizowane oddziały sportowe i usportowione. Dzięki temu nasza młodzież i dzieci mają możliwość uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym w województwie podlaskim. Słyniemy z tego, że osiągamy wysokie wyniki w sporcie i zajmujemy we współzawodnictwie w województwie podlaskim wysokie miejsca. Wszystkie uroczystości szkolne, ale także gminne uświetnia Młodzieżowa Orkiestra Dęta i sekcja mażoretek, która działa przy naszej szkole, ale także przy Szkole Podstawowej imienia księdza Wacława Rabczyńskiego. Dlaczego nasza szkoła jest wyjątkowa? Szkoła Podstawowa nr 1 imienia księdza Wacława Rabczyńskiego to przede wszystkim wyjątkowe dzieci i wyjątkowe grono pedagogiczne, nauczyciele, kadra. W naszej szkole jest mnóstwo zajęć dodatkowych, w których dzieci biorą udział z czystej chęci i z wielką pasją. Jest to odyseja umysłu, która rozwija u dzieci kreatywność. Odyseja umysłu pomaga rozwijać kreatywność oraz nasze zainteresowania i pasje. Przedmiot możemy przełamywać swoje lęki czy też bariery, możemy być odważnie występować na scenę. Dzięki Odysei nauczyliśmy się korzystać z różnych narzędzi, nabyliśmy wiele umiejętności. Pozwala nam na poznawanie ludzi odpowiednich zainteresowania i nie jest to lekcja dla wielu szkoły. Odyseja pozwala nam odkrywać nasze talenty, rozwijać pasję. Młodsze dzieci mogą brać udział w zajęciach koła ludowego, tańca ludowego, na którym ćwiczą koordynację ruchową, zapoznają się z naszą tradycją. Zachęcamy do rozwijania swoich umiejętności i poznawania naszej kultury w zajęciach koła ludowego, hafciarskiego. Są to zajęcia sportowe z harfami, piłka nożna, siatkówka, koszykówka. Wszystkie chętne dzieci zapraszamy do naszej szkoły. Pamiętajcie, szkoła to nie budynek, szkoła to ludzie, którzy ją tworzą. Szkoła w Studzionkach to jest szkoła rozbudowana, aktualnie bardzo stara szkoła, liczy ponad 100 lat. Aktualnie uczy się około 146 uczniów, w tym są oddziały przedszkolne, jest grupa 3-4-latków, jest grupa 5-latków i zerówka. Mamy szkołę doposażoną, dzięki władzom gminy, dzięki panu burmistrzowi mamy pomoce dydaktyczne, mamy dobrze wyposażoną salę terapeutyczną, mamy instrumenty, na których uczniowie grają. Na terenie szkoły działa klub sportowy KS Studzianki. Mają swoje osiągnięcia, wyjeżdżają na mecze, na różnego rodzaju rozgrywki. Szkoła jest, mam nadzieję, bardzo przyjazna uczniom.
mamy coraz więcej dzieci, rodzice są nam bardzo przychylni, dzieci są zadowolone, bardzo chętnie chodzą do szkoły, chętnie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach. Myślę, że jest to dobra placówka, do której bardzo serdecznie zapraszam.